I zgodnie z zapowiedzią pan minister Piotr Naimski, były pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, kawaler orderu Orła Białego, jest już państwa i moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie państwu. Ministrze. Panie ministrze, Baltic Pipe uruchamiany w końcu i tego samego dnia dowiadujemy się o wybuchach. Dlaczego w końcu uruchamiany? No, on został uruchomiony zgodnie z terminem przewidzianym 6 lat temu. Ale sam pan chyba chciałby móc w tym studio powiedzieć, że został uruchomiony wiele, wiele lat temu, dokładnie wtedy, kiedy pan zaczął walkę o ten gazociąg. Nie, to jest prawda. Prawdą jest, że po 30 latach osiągnęliśmy cel. Dlatego patrzę przez tą perspektywę, bo przecież zarówno pan dużo lepiej pani niż jest ja. Młoda, ale pani jest młoda, ja mogę taką perspektywę 30-letnią mieć. Bardzo dziękuję, ale to nie jest aż taka młodość. Więc ja sobie też mogę pozwolić na tą perspektywę 30-letnią. W każdym razie ten ważny dzień nadszedł i To był bardzo ważny dzień. Tak serio mówiąc, to po prostu był bardzo ważny dzień. Ważny dla Polski, dlatego że po 30 latach rzeczywiście odwróciliśmy to nieszczęśliwe decyzje, które były podejmowane wtedy w ostatnich dniach funkcjonowania rządu premier Suchockiej. Wicepremier Goryszewski podpisywał te dokumenty z Rosjanami jesienią 1993 roku. I zabrało nam rzeczywiście dość dużo czasu i powiem, trzeba było rzeczywistej przemiany politycznej w Polsce, żeby możliwe było oddzielenie się od Rosjan, od tego rosyjskiego monopolu. W 2001 roku okazało się to niemożliwe, dlatego że partia postkomunistyczna Millera przejęła władzę i wywróciła projekt, który był w zasadzie ukończony w tamtym czasie. Także to ma różne wymiary, ten sukces, który mogliśmy ogłosić w ostatnich dniach. A równocześnie to bardzo ważny dzień dla wszystkich, którzy brali udział w tym projekcie w ostatnich 6 latach. Dlatego, że zostało udowodnione, że w Polsce możemy przeprowadzić wielki projekt, bardzo skomplikowaną inwestycję w założonym planie, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o pieniądze. Po prostu mamy zdolnych Polaków, którzy myślą o państwie i chcą się angażować w sprawę państwową. To jest bardzo ważne, dlatego że to doświadczenie tych osób, które były wieczorem zaproszone do i zebrały się w Filharmonii Szczecińskiej, to jest dla nich doświadczenie, które powoduje, że kolejne projekty, może większe projekty, będą podejmowali z dużą wiarą, determinacją i zaufaniem do tych, którzy będą im to proponowali. No właśnie, panie ministrze, to skupmy się na tych dwóch aspektach, bo rzeczywiście Baltic Pipe to po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne Polski, to jest jakby aspekt taki już czysto praktyczny, ale jest też wymiar dużo szerszy, mam wrażenie, czyli to, o czym pan wspomniał. Oddzielenie się Polski od realizacji interesów Federacji Rosyjskiej, wcześniej Związku Sowieckiego. To w gruncie rzeczy ta nazwa to nie ma znaczenia, bo jest to mniej więcej to samo. To pokazuje też, jak dużo w Polsce było rządów, które nie były, nie wiemy z jakich powodów, gotowe podjąć się tego dzieła. No, pan wspomniał premiera Millera, który mówił, że nie potrzebujemy. Były dwa takie rządy. Był rząd premiera Jana Olszewskiego i to wtedy miało wymiar bardzo twardy, dlatego że militarny. To była kwestia ostatecznych decyzji o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski i uniemożliwieniu pozostawienia porosyjskich baz de facto w rękach rosyjskich na naszym terytorium. I to spowodowało wniosek o odwołanie rządu Jana Olszewskiego, ale
ta decyzja została utrzymana i dzięki temu no, mogliśmy naprawdę zacząć mówić o Polsce niepodległej, o Polsce suwerennej. I to jest był pierwszy rząd, który tę grę z Rosjanami podjął, a tak naprawdę wystąpił aktywnie na rzecz uwolnienia się od rosyjskiej dominacji. Następny był rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2006-2007 roku. I prezydent oczywiście Lech Kaczyński, który przepłacił to życiem. Tak to trzeba powiedzieć. Rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku podjął ten wysiłek. I to jest, jeżeli chodzi o kwestię energetyczną, to rząd premier Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego, premiera Prawa i Sprawiedliwości z Jarosławem Kaczyńskim, z nami współpracującymi czy wykonującymi konkretne zadania, podjął tą spuściznę, można powiedzieć, ten testament pozostawiony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W związku z tym nie było w naszym rządzie w ciągu ostatnich 6 lat żadnej wątpliwości co do tego, że należy w tym kierunku podążać. Owszem, czasem były wątpliwości, czy nam się uda, czy to jest możliwe, ale muszę powiedzieć, że ten projekt, konkretny bardzo projekt budowy połączenia z Norwegią i zastąpienia tym połączeniem wszelkich związków z Rosją w dostawach gazu, miał poparcie polityczne, wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy od samego początku, premierów, premier Szydło, premiera Morawieckiego, a wykonawcom pozostawiono na tyle swobodę i wolną rękę, że projekt można było wykonać. Panie ministrze, ale to jeszcze powrócę też do tego, w jaki sposób, szczególnie w ciągu ostatnich miesięcy, ten projekt był atakowany. Bo już nie wracam do lat wcześniejszych, bo przecież też warto może przypomnieć, że to, co mówił Leszek Miller, który odwoływał umowy i myślał, że już zatopił ten pomysł raz na zawsze, to tak naprawdę, może trochę innymi słowami, wszystkie jego tezy powtarzał później premier Donald Tusk, mówiąc, że mamy przecież gaz rosyjski, mamy takie umowy, więc gaz norweski nie jest nam potrzebny, Norwegowie w ogóle nie chcą się w to angażować, bo tutaj jest za mały rynek, żeby sprzedawać. A sekundował mu wicepremier Pawlak, który mówił, że jak się dobrze gaz pali rosyjski w kuchence, przynajmniej jego. Rozumiem, że miał takie doświadczenie. Ale te ostatnie ataki o tym, że to jest gaz drogi, że Polska będzie przepłacać za gaz przez ten gazociąg, że w ogóle tego gazu to nie będzie tyle, ile ma być. Jak pan minister patrzy na to, co się pojawiało? Nie, to wszystko są rozpaczliwe, propagandowe działania, których celem wszystkich takich wypowiedzi czy pomysłów, wątpliwości jest zdezawuowanie tego, co robimy na rzecz polskiej suwerenności. Także w tym zakresie wydaje mi się, że można powiedzieć z dużą pewnością, że jeżeli nie wszystkie tego rodzaju wypowiedzi są inspirowane za granicą w Rosji, to wszystkie tego rodzaju wypowiedzi służą rosyjskim interesom. Ci, którzy to robią, mogą często sobie z tego sprawy nie zdawać, bo tak to bywa. Ja przyznam szczerze, panie ministrze, równocześnie, że ja mam wątpliwości, czy sobie tak wszyscy nie zdają sprawy, bo oni zawsze używają takich argumentów, bo to jest mniej więcej ten sam chór, który dziwnym trafem trafia w interesy Federacji Rosyjskiej. To jest prawda, tylko że wie pani, jest takie opracowanie
Autorem był Wołkow, taki emigrant rosyjski w Paryżu, który opisał sposób montowania, tytuł tej książki to jest montaż. Otóż sposób montowania sfery wpływów. I od pewnego momentu to są ludzie manipulowani, którzy niekoniecznie muszą sobie zdawać sprawę z tego, kto nimi manipuluje. To jest dość w sumie klarowna metoda i stosowana przez agenturę rosyjską przed rewolucją, po rewolucji, a także dzisiaj. Panie ministrze, to na koniec jeszcze pytanie dotyczące bezpieczeństwa samego naszego gazociągu. No, w świetle tego, co widzieliśmy wszyscy, chyba nawet nadal można widzieć na Morzu Bałtyckim, zdjęcia są pokazywane, wysadzenia wybuchów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 najpewniej. W jaki sposób chroniona jest ta infrastruktura? No to oczywiście tego rodzaju urządzenia, czy właściwie powiedzieć, rzeczywiście trzeba struktura, czy to dotyczy gazociągów, czy kabli telekomunikacyjnych, czy energetycznych, no one, to jest monitorowane, ale trzeba też sobie uświadomić, że upilnowanie na dystansie setek kilometrów tego rodzaju instalacji jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne. W związku z tym ta sytuacja, w której no, konflikt czy wojna, prawda, jest przeniesiona także do tej sfery, ja to mówiłem chyba nawet dzisiaj rano. Chodzi o to, że do tej pory gazociągi, ta bardzo istotna infrastruktura do bezpieczeństwa energetycznego, nie była niszczona przez Rosjan podczas wojen, które prowadzili. Nie była niszczona w Gruzji i nie była nawet niszczona na Ukrainie w ciągu ostatniego półrocza wojny. A teraz zostało pokazane nam, Zachodowi, że to nie jest nienaruszalne. Nie jest nietykalne. Tak, w związku z tym należy się obawiać. Jest ciekawa zresztą rzecz, dlatego że te wybuchy miały miejsce na wodach międzynarodowych, bardzo blisko granicy terytorialnych wód szwedzkich i duńskich. I rzeczywiście to ma wymiar prowokacji wobec Danii i wobec Szwecji. Szwecji od niedawna kraju członkowskiego NATO. W związku z tym to jest prowokacja wymierzona w Sojusz Północnoatlantycki, który zresztą zareagował oświadczeniem Rady Sojuszu Północnoatlantyckiego, stwierdzającym, że każdy atak na infrastrukturę ważną, tym energetyczną, któregokolwiek członku sojuszu, będzie traktowany bardzo poważnie przez NATO jako całość. To jest ważne oświadczenie i na miejscu, i w odpowiednim czasie złożone. A proszę powiedzieć, jak pan patrzy, znaczy jakie są konsekwencje wysadzenia tych dwóch gazociągów? No nie wiemy dokładnie, jakie są. Ale w sensie są, praktycznym? W sensie nawet nie tyle praktycznym, ale co one oznaczają dla systemu energetycznego. My wiemy o tym, że gaz tymi rurami już nie płynął. Natomiast no, też wiemy o tym, bo przecież takie głosy dochodziły z Niemiec, poszczególne nawet miasta się zwracały do Komisji Europejskiej z prośbą o uchylenie sankcji, bo znaczy, sobie nie poradzą bez gazu rosyjskiego. Ostatnia sytuacja wyglądała w ten sposób, że no, oczywiście drugi Nord Stream nie został uruchomiony, na szczęście jego uruchomienie zostało zatrzymane. Pierwszy Nord Stream to są dwie nitki, to trzeba wiedzieć, że to są dwie nitki, to są dwa gazociągi obok siebie, pierwszy Nord Stream. I dostawy do Niemiec były ograniczane, a Rosjanie tłumaczyli to kłopotami technicznymi, tłocznia, kompresor, prawda? Turbiny, coś tam, prawda? Tak? W związku z tym one były minimalizowane. Więc w zasadzie można powiedzieć, że ta
zniszczenie tych, czy uszkodzenie, bo to nie jest zniszczenie, uszkodzenie tych gazociągów, ono nie ma bezpośredniego wpływu na sytuację dostaw gazu do zachodniej Europy. Ta zachodnia Europa w tej chwili piszczy, ma kłopoty, ale tych dostaw rosyjskich już było niewiele. A czy to, przepraszam, ja dopytam, czy jest, ma szansę na to, żeby zrekompensować te dostawy w jakikolwiek inny sposób? No, wystarczy zwiększyć przepływ przez Ukrainę po zakończeniu wojny. No tak, ale trzeba najpierw tą wojnę zakończyć, a jak pan minister doskonale wie, Niemcy raz mówią, że wysyłają sprzęt, później mówią, że nie mogą, i później znowu wysyłają, później znowu nie mogą. To sytuacja jest taka rzeczywiście, jeżeli chodzi już o same dostawy gazu, przesył gazu z Rosji do zachodniej Europy, że system gazociągów ukraińskich istnieje i teoretycznie może być wykorzystany. Rzecz polega jednak na tym, że Europa, my w Polsce, ale także i cała Europa, no po prostu nie powinna kupować tego gazu od Rosji. To jest kwestia sankcji, to jest kwestia presji, to jest kwestia po prostu uniemożliwienia Rosjanom korzystania z tego narzędzia jako narzędzia do prowadzenia wojny, do wywierania nacisków, oczywiście politycznych, szantaży i tak dalej. W związku z tym, jeżeli ten stan przerwania dostaw będzie się utrzymywał, to tym lepiej. Tym lepiej presję wywieramy. Proszę powiedzieć, jakich dużych inwestycji infrastrukturalnych, jeżeli chodzi o energetykę, Polska potrzebuje jeszcze? No mamy Baltic Pipe już w tej chwili. Znaczy, jeżeli chodzi o kwestię dostaw gazu, to jest pływający gazoport w Gdańsku. Ten projekt jest, on jest przygotowany i jego realizacja jest rozpoczęta. Terminy są ustalone. Gazsystem stara się je skracać w tej chwili, bo sytuacja się zmieniła, bo ten projekt rozpoczęto realizować przed wojną. Mhm. Ale wojna oczywiście przyspiesza wszystkie takie procesy. I kiedy ten projekt może być sfinalizowany? To w tej chwili nie jest do końca określone, ale termin 27 rok jest skracany w tej chwili. Może o rok, może o dwa lata. Zobaczymy. Mhm. Gazsystem to zobaczy. No i jest przed nami zbudowanie elektrowni atomowej. I to jest wielkie zadanie. To jest konieczność. To jest konieczność. Musimy zapewnić w Polsce możliwość produkcji takiej energii, takiej ilości energii elektrycznej, żebyśmy byli samowystarczalni, żeby to było stabilne, żeby to było pewne i żeby to było czyste, żeby to mieściło się w tym nurcie polityki, no także klimatycznej, z którą mamy teraz do czynienia. Elektrownia atomowa po pierwsze jest bezpieczna, a po drugie jest czysta, ale po drugie nie emituje dwutlenku węgla. I trudno sobie wyobrazić transformację energetyczną w takim kierunku rezygnacji z tego, co emituje dwutlenek węgla, czyli z węgla, ropy naftowej, gazu, bez nuklearnej, bez atomowej energetyki. To już wszyscy rozumieją. Niektórzy już podejmują decyzje. Na przykład w Holandii podejmuje się decyzję o budowie nowej elektrowni atomowej. No to bardzo zielony kraj, a widać i wszyscy to już rzeczywiście zrozumieli, że odnawialne źródła energii muszą mieć równolegle zabezpieczenie w źródłach, które pracują niezależnie od pory dnia, pogody i są naprawdę efektywne. W długim terminie prąd elektryczny z elektrowni atomowej jest konkurencyjny, jego cena jest koszt. A zatem i cena dla odbiorców jest konkurencyjna. Panie ministrze, to na koniec w takim razie jeszcze pytanie dotyczące infrastruktury atomowej, elektrowni atomowych na Ukrainie. No myślę, że wiele osób sobie te pytania zadaje, a ponieważ pan nie tylko sprawami energetycznymi w swojej karierze się zajmował, ale również kwestiami bezpieczeństwa, już inaczej rozumianego niż bezpieczeństwo energetyczne. Proszę powiedzieć, jak pan minister ocenia wszystkie te groźby i te działania Rosjan podejmowane wokół
elektrowni atomowej, szczególnie tej jednej zaporowskiej. Na ile. To ma dwa cele. Przede wszystkim jest tak, że Rosjanie potrzebują dużej elektrowni, która będzie dostarczała energię do terenów zajmowanych na Ukrainie przez Rosję, będzie dostarczała energię dla Krymu. I to jest potrzeba praktyczna, ale też jest tak, że wszelkie manewry militarne wokół elektrowni atomowej mają służyć zastraszeniu nas. Dlatego, że to jest szantaż po prostu. To jest pokazanie, że jak będzie nam się chciało, jak mówią Rosjanie, jak Rosji będzie się chciało, to będzie mogła zniszczyć. A zniszczyć to wszyscy pamiętają, że jak się zniszczy, czy ulega zniszczeniu elektrownia atomowa, no to jest zagrożenie radioaktywnością na dużym obszarze i tak dalej. Wszyscy mają to skojarzenie. Co też nie musi tak być, ale to jest już osobna kwestia. Rosjanie chcą włączyć tę elektrownię do swojego systemu energetycznego i to jest przede wszystkim ich cel. No właśnie, pan minister powiedział, że jak Rosjanie chcą, to mogą zniszczyć, że przynajmniej tak to przedstawiają światu. No akurat, żebyśmy się bali, dlatego że ta wojna między innymi w Federacji Rosyjskiej jest rozwinięta jak żadna inna. Ta wojna jest prowadzona w sposób okrutny na terenie Ukrainy. Ukraińcy są zabijani, mordowani, torturowani przez agresora, przez Rosjan, ale także jest prowadzona w warstwie informacyjnej, propagandowej, psychologicznej. Te działania, manewry wokół elektrowni atomowej, czy zagrożenie dla elektrowni atomowej ma nas wystraszyć, a jak będziemy wystraszeni, to znaczy, że można nas pokonać. I tutaj stawiamy kropkę, bo nikt się oczywiście, mam nadzieję, takim szantażom nie będzie poddawać. Pan minister Piotr Naimski był pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, kawaler Orła Białego, właśnie ten człowiek, który, dzięki któremu między innymi w dużej mierze mamy Baltic Pipe. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. A szanowni Państwo, my wracamy dosłownie za moment i wówczas o sferze bezpieczeństwa w sposób szczególny będziemy rozmawiać. Wówczas Państwa i moim gościem będzie ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO, pan ambasador Tomasz Szatkowski.